Historia powojennego Koszalina zaczyna się w marcu 1945 roku. 4 marca tego roku miasto Keslin, niemieckie, zostaje zdobyte przez siły II Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Przez kilka miesięcy panują tu niepodzielnie Rosjanie. Są panami życia i śmierci. W tym czasie miasto jest podpalane, niszczone, grabione. Ludność niemiecka jest przepędzana, ograbiana ze wszystkiego, co ma, ale również gwałcona. Rozmontowywane są fabryki, wywożone jest wszystko, co tylko się da, na wschód. 10 maja 1945 roku zaczyna się polska historia miasta Koszalin. Wtedy to do tego miasta przybywa pierwsza grupa osiedleńcza z Gniezna. Zaczyna się tworzenie polskiej państwowości. Zaczyna się również przypływ osadników do tego miasta, skierowanych z różnych części Polski, również z kresów wschodnich. Tutaj ci, którzy mieszkali w Wilnie, w Grodnie, w Lwowie, na Wołyniu, trafiają w ramach przesiedlenia, ponieważ ziemie na wschód od linii Bugu zostają włączone do Związku Radzieckiego. Ci ludzie nie przybywają tu z własnego wyboru, często po prostu dlatego, ponieważ uciekają przed NKWD, przed Armią Czerwoną, przed represjami, szukają spokoju. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? To ten Koszlin. Tu musimy się zamelinować, znaleźć pór. Idziemy, się spytamy kogoś o drogę. Chodźcie. Dzień dobry. Dobry. To pór w Koszlinie, to w którą stronę? To teraz Koszalin jest, nie? Koszalin. Widzicie ten kościół? Tak. Pójdziecie tam prosto i za kościołem skręcicie w prawo. Tylko dobrze. Uważajcie na gruzy. Dobrze. A skąd wy jesteście? A ze wschodu, z Kresów. Z daleka. Bardzo daleka. Ja z Łodzi. Też kawałek. Ale wy... Dobra, idziemy, dziękujemy. Do widzenia. Władza nad miastem zostaje przekazana administracji polskiej. Sowieci w dalszym ciągu rządzą w mieście niepodzielnie. Decydują o wszystkim, o tym, gdzie Polacy mogą być zasiedlani, jakie urządzenia mogą wejść w ich posiadanie, jakie budynki, jakie nieruchomości, jakie sprzęty. To Rosjanie decydują o tym, jak są traktowani Polacy, a traktowani są bardzo często źle. Często są napadani, ograbiani przez szeregowych żołnierzy Armii Czerwonej, przez maruderów, przez tych, którzy sprawują tutaj władzę. Jednocześnie w mieście zagnieżdża się NKWD i Polski Urząd Bezpieczeństwa, który dokonuje represji na tych, którzy wcześniej działali w Polskim Ruchu Oporu, w Armii Krajowej, w Narodowych Siłach Zbrojnych, w tych organizacjach, które w czasie okupacji niemieckiej walczyły z wrogiem czynnie, będąc członkami Polskiego Państwa Podziemnego. Ci, którzy przybywali tutaj, z Kresów Wschodnich szczególnie, nie godzili się na to. Postanowili, że tutaj również będą walczyć o pełną niepodległość Polski. Liczyli na to, że uda się pokonać komunizm. Liczyli na to, że sojusznicy z Zachodu nas nie zostawią. Za nami budynek gimnazjum nr 2 w Koszalinie przy ulicy Krzywoustego. Ale w 1945 roku w tym budynku mieściła się siedziba Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. To był pierwszy cel przybywających do Koszalina repatriantów, osadników. Tutaj przybywali po to, by dostać przydział na mieszkanie, by móc się zakwaterować, by zdobyć pierwszą pomoc w postaci noclegu, wyżywienia, często materiałów codziennego użytku, których w ogóle nie mieli.
Zostawcie ją! Zostawcie ją! A ty kto tak okieruj? Ty Germaniec? Nie, ja Polak był Kubyńska. Ja ciebie ja ubiję, jak sabaku! Хорошо, нет оружия. Товарищи, смотрите на эту бумажку. А для меня та, такая бумажка вот что. Я тебя убью, как собаку. Давай часы, давай часы. О, вот хорошая машина. Хорошая машина. Хороший поляк, хороший. Не нервуйся. Мы теперь товарищи в Союзе. Все хорошо. Latem 1945 roku pracę w koszalińskim Purze rozpoczyna Regina Żelińska, pseudonim Reginka, łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Oprócz normalnej pracy administracyjnej, jej ukrytym celem jest również pomoc żołnierzom AK, którzy przybywają do tego miasta i szukają schronienia. Działa z polecenia podpułkownika Aleksandra Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, komendanta okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, który przeniósł siedzibę okręgu do Gdańska i na Pomorze. Będąc wcześniej łączniczką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podlega również pod rozkazy majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Jesienią 1945 roku do Koszalina wraz z grupą 17 żołnierzy Armii Krajowej z Wołkowyska przybywa podporucznik Stefan Pabiś, pseudonim Stefan. Dokumentów, obywatelu! Nie mam, panie plutonowy. Jak nie masz dokumentów? Rosjanie mi przed chwilą zniszczyli. Ale jacy Rosjanie? Ty masz mieć dokumenty! Nie mam, nie mam, zabrali mi. Pójdziesz ze mną na posterunek, tam cię sprawdzę. Ale dlaczego? Dlaczego? Nic nie zrobiłem. Stefan! Regina? Co tu się dzieje? Zostaw go! A kim ty jesteś? Ale co to cię obchodzi, kim ja jestem? Zostaw go! To nasz rodak przecież z Kresów po pomoc przyjechał. Nie ma żadnych dokumentów, muszę go sprawdzić. Mówię ci, że Rosjanie mu porwali te dokumenty, a ja mu za chwilę załatwię. Pracuję tu, żaden problem, dokumenty będzie miał, więc go zostaw! Ty tu pracujesz? Tak, pracuję tu dla twojej informacji, więc go zostaw, bo dokumenty będzie miał! To zabieraj go stąd. Stefan, co ty tu robisz? Muszę ci uciekać z Wołkowyska. NKWD dostało nam po piętach. Na dworcu czeka 17 chłopaków. Nie wiem, co zrobić. Nie martw się, załatwiam wszystkie dokumenty, mieszkanie, przydziały. Nie martw się, wszystko będziecie mieć, czego potrzebujecie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przybywa tutaj, uciekając przed represjami, jakie czekały go na Grodzieńszczyźnie i na terenie Wołkowyska, gdzie działał. Tam działał wcześniej w Armii Krajowej oraz oddziałach po 1944 roku, które walczyły z okupacją sowiecką. Przybywa tutaj również z rozkazami utworzenia na tzw. ziemiach odzyskanych siatki konspiracyjnej podległej pod struktury białostockiego okręgu Wolność i Niezawisłość. Trafia do koszalińskiego Puru, gdzie pomocy udziela mu Regina Żelińska, łączniczka 5. Brygady Wileńskiej AK. Lokalizuje ich w Bobolicach. Tam dostają mieszkania. Dostają również do zagospodarowania warsztaty, w których organizują spółdzielnie pracy o nazwie Robotnik. Praca spółdzielni Robotnik pozwala im utrzymać się w nowym miejscu, zagospodarować, ale również jest to dobry przyczółek do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Pracują wykonując różne prace na terenie Bobolic, Koszalina i innych miejscowości. Dzięki temu poznają ludzi, robią rozeznanie w terenie. Halo, Bobolice! Mietek? Tu Regina z Puru, z Koszalina. Mam sprawę bardzo poufną. Potrzebujemy liny dla 17 osób. Rozumiem. Rzymskiego? Spichrzowa? Dziękuję. I
mam jeszcze pytanie. Znalazłbyś jakąś robotę? Najlepiej tam na miejscu. Dobrze, przekażę. Dziękuję. Servus. Znalazłam dla was Melinę, tutaj blisko, w Bobolicach. W Koszalinie jest dużo wojska, milicji ruskich. Szybko by was wytropili. W ulicach będzie bezpieczniej. Dobrze. Tutaj masz adres. Znalazłam dla was również warsztaty, które możecie zagospodarować, zamelinować. Przymierskiego, tak? Tak, zgadza się. Załatwiłam dla was wszystkich dokumenty. Dziękuję. Dziękuję. Nie, usiądź jeszcze na chwilę, proszę. Mamy tutaj siatkę konspiracyjną. Odbudujemy okręg wileński AK. Pomagam AK tak samo jak tobie. Dobrze było, gdybyśmy mieli kontakt. Dobrze, a kto jest tam dowódcą? Major Łupaszka, działam z jego polecenia. Dobrze. To idę. Dobrze. Uważaj na siebie. I pozdrów chłopaków ode mnie. Dziękuję, pozdrowie. Servus. Servus. Na przełomie 1945 i 1946 roku w Koszalinie dochodzi do spotkania podporucznika Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, oficera 5. Brygady Wileńskiej, z porucznikiem Stefanem Pabisiem. Zagończyk chciał się spotkać ze Stefanem, bo chciał go namówić do wspólnych akcji przeciwko oddziałom bezpieczeństwa komunistycznego. Celem Zagończyka było również utworzenie siatki konspiracyjnej na terenie Pomorza. Okręgowi Wileńskiemu OK udało się już założyć siatki konspiracyjne w Koszalinie, w Białogardzie, w Szczecinku i w innych mniejszych miejscowościach. Bardzo cennym nabytkiem byłoby również zaangażowanie do współpracy kolegów z Bobolic. Co się nastało? Panie poruczniku, to jest Stefan, o którym wspominałam. Czołem. Poruczniku Stefan. Proszę, zapraszam. Rina, dziękuję ci. Dziękuję. Rozpatrz się. Co tam u ciebie? No powiedz. O, zagospodarowaliśmy się. Współdzielnie pracy mamy jako przygrywkę. Ale niestety Rosjanie dają się mocno we znaki. To znaczy? Kradną. Wywożą wszystko, co się da. A czerwone sługusy nic nie robią. U nas Stefan w Koszalinie jest to samo. Dzisiaj zabili nam zegarmistrza. Księdza okradli. Także jest strasznie wesoło. Ale damy radę razem z tym. Będziemy się zbroić. Wygonimy też czerwone ścierwo. Nie, no, nie. Do tego właśnie Stefan chciałem dzisiaj z tobą rozmawiać. Słuchaj, odbudowujemy nasze struktury 5. Wileńskiej Brygady tutaj na Pomorzu. Mamy rozkazy od naczelnego wodza. I też ci pokażę. Działamy tak. Mamy ludzi w Koszalinie, też w domu, w Białogrodzie. Mamy też ludzi w Szczecinku. No i najważniejsze jest, że mamy Bobolice. Wszędzie blisko. Dobrze. Czyli będzie Stefan się tym zajmował wszystkim. Dobrze. Tylko, że ja podlegam pod dowództwo WINT w Białymstoku. Ale zawsze będziemy wam pomagać, wyście pomogli nam i zawsze możecie na nas liczyć. Cieszę się, Stefan, z tego bardzo. Przydasz nam się. Oficerów tam brakuje. Powiem coś w zaufaniu, jak nie znamy. Mamy rozkazy od generała Kopanskiego. Szykujemy się do trzeciej wojny. Wiesz, co opowiadają ludzie na mieście. Jedna bomba atomowa i wracamy już do Lwowa. Druga mniejsza, ale silna i wracamy wnet do Wilna. I o to chodzi. Tak jest. Żołnierze 5. Brygady Wileńskiej przybyli w marcu 1946 roku do Bobolic i wspólnie z żołnierzami BOA robili rozeznanie w terenie,
przeprowadzali akcje na terenie Koszalina, Białogardu, Szczecinka. Był to celny cios w struktury Urzędu Bezpieczeństwa, w struktury władzy komunistycznej, która się instalowała na tym terenie. Celem działania 5. Brygady Wileńskiej byli po pierwsze funkcjonariusze PPR, którzy instalowali tutaj swoją władzę, po drugie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy stosowali represje wobec ludności miejscowej, pochodzącej z Kresów, ale z innych terenów Polski, ale szczególnie wobec żołnierzy Armii Krajowej oraz żołnierzy Armii Czerwonej, których traktowano jako okupantów tych ziem i siłę, która ograbia te tereny ze wszystkiego, z całego majątku. Mam tu ulotkę naszego dowódcy. Trzeba ją szybko napisać. Rozumiem. Napisać i rozpowszechnić. Myślę, że zaraz mnie podszuku. Gotowa? Tak. Nie jesteśmy żadną bandą. Tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków. Oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć. Bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie. Którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują naszych Polaków. Domagających się wolności i sprawiedliwości. Koniec. Zapisałam. Dawaj. Blać. Suka blać. Suka blać. Germańska blać. Germańska blać. Ot. Uwaga, jedzie, przygotować się, ciężarowy ruski. Na pozycję, kładź się, kładź się, tak jak tak jest. Dzięki tej współpracy udaje się wciągnąć również do siatki konspiracyjnej wiele innych osób, które pochodzą z Kresów Wschodnich albo które wcześniej współpracowały z Armią Krajową na terenie Wilna, na terenie Wileńszczyzny czy Grodzieńszczyzny. Jest to absolutne zaskoczenie dla aparatu bezpieczeństwa komunistycznego. Urząd Bezpieczeństwa nie był przygotowany na to, że na tych terenach, na których oni chcieli stworzyć idealne społeczeństwo socjalistyczne, narodzi się jakakolwiek konspiracja przeciwko ich działaniom. Dlatego bardzo trudne było wytropienie i znalezienie tych, którzy przeprowadzali przeciwko nim akcję. Towarzysz Sekuszyłow? Tak. Jesteście członkiem PP? Nie, kamerą. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej zostałeś skazany na karę śmierci za zdradę ojczyzny.
Ludność pochodząca z Wileńszczyzny, która stanowiła zaplecze i siatkę konspiracyjną dla tych oddziałów, była bardzo schermetyzowana i nieufna wobec apartu bezpieczeństwa. Dobrze wiedzieli, czym jest NKWD, czym są Rosjanie, czym jest komunizm. Zaznali tego właściwie od 1939 roku. Wiedzieli, czym są wywózki, czym są więzienia NKWD. Zdrada, jak się okazało, przyszła z własnych szeregów. W kwietniu 1946 roku w Gdańsku została aresztowana podczas wykonywania jednego z zadań konspiracyjnych Regina Żylińska. Bardzo szybko, właściwie bez tortur, bez niczego, została, przeszła na stronę Rządu Bezpieczeństwa i przekazała wiele cennych informacji na temat siatki konspiracyjnej Okręgu Wileńskiego AK na Pomorzu. Prawo cię odwróci. W drugą stronę. Przodem. Siadaj, dość. Co, Regina? W końcu cię mamy. Teraz już nas się nie wywiniesz. Mamy na ciebie tyle, że przed sądem dostaniesz karę śmierci. Ale zanim to będzie, wyciągniemy z ciebie wszystko, co wiesz. Wszystko. Wiesz, jak to zrobimy? Wyrwiemy ci paznokcie, wyrwiemy wszystkie zęby, ogolimy cię na łyso, wsadzimy do piwnicy, będziesz tam siedziała 2 miesiące. Aż w końcu się złamiesz i nam powiesz, co wiesz. Ale nie musi tak być. Może się to zmienić. Wystarczy, że nam powiesz, że są twoi koledzy. Masz, częstuj się czekoladą, zapal sobie. Paliłaś wcześniej? Nigdy nie paliłam. Dowódcy mówili, że dziewczynom nie wypada. A u nas możesz. U nas możesz wszystko. Wystarczy, że będziesz z nami pracować. Jeśli mamy się kolegować, może przejdziemy sobie na tych pranek jeszcze. Do dna. Podradzaj mnie wtedy. Powiedz, co nigdyś. To jest żelazne. Nazywa się Zdzisław Badocha. Jest odpowiedzialny za wszystkie akcje na Pomorzu. Od Białogrodu, przez Koszalin, po Gdańsk. A ten doktor? To jest Stefan Babiś. Pomagałam mu, jak pracowała w PUR. Jest odpowiedzialny za jest dowódcą WIR w Bobolicach. Aktualnie mieszka na Spiszowej 2. To jest Zagończyk. Nazywa się Felix Salmanowicz. Aktualnie mieszka w Gdańsku. Jest oficerem 5. Brygady Wileńskiej. Cieszę się, Regina, że doszliśmy do porozumienia. Przed tobą wielka kariera. Też się cieszę. Postać bardzo cenna dla struktur Armii Krajowej. Posiadała duży zasób informacji, adresy, nazwiska, pseudonimy. Posiadała kontakty do wszystkich tych, którzy wcześniej działali w AK, osiedlili się na terenie Koszalina i okolic. Posiadała do kontakty osób z Wileńszczyzny, które mogły być zaangażowane w działalność konspiracyjną. Wszystkie te informacje Regina przekazuje Urzędowi Bezpieczeństwa. Aresztowania trafiają w punkt. W ostatniej chwili ewakuowała się siatka bojowego oddziału armii z Bobolic. Tuż na chwilę przed aresztowaniem. Aresztowany został m.in. Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej. To byli bliscy, znajomi, można powiedzieć przyjaciele Reginy. Ona ich zdradziła, ona przyczyniła się do ich śmierci. Wstawaj! 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 Ja je zdaję.
Nie zdaję. Ja... Ale siedziaj na moje wopросы. Как твоя мать? Это кого-то. Скажите у меня, кто? А, фу! Еще одно едно. Едно. Za nami budynek, w którym w latach 40. mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Do tego budynku po aresztowaniach przywożono wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w pierwszą powojenną konspirację antykomunistyczną. To tutaj, po aresztowaniach w Bobolicach i w Koszalinie, przywożono pojmanych żołnierzy Armii Krajowej, pojmanych żołnierzy Bojowego Oddziału Armii, czy wszystkich tych, którzy współpracowali z 5. Wileńską Brygadą AK. Tutaj funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w bardzo brutalnych śledztwach z przemocą, z biciem, z znęcaniem się psychicznym i fizycznym wymuszali zeznania obciążające innych żołnierzy AK, swoich sąsiadów, kolegów z Wileńszczyzny. Stąd po ciężkich procesach byli wywożeni do innych więzień na terenie całego kraju.